Wiecie, że koncert charytatywny był przełomem w karierze Kylie Minogue, o której nie. W tej chwili. Ona w 1987 roku zaśpiewała na koncercie, gdzie, jak się okazało, był dyrektor jednej z wytwórni muzycznych. Jak ją usłyszał, no to od razu zaiskrzyło, zaczęła się współpraca i tak powstał hit I Should Be So Lucky. Ale wiecie, co tak jest się zmieniła ta kariera Kylie. Że dzisiejszy koncert Telewizji Polskiej zrzesza tylko polskich artystów i mimo, że bardzo chciała, nie wystąpi dzisiaj na scenie Kylie Minogue. Mamy wielu zdolnych Polaków. Tak jak do teraz nie rozumiem, dlaczego Lady Gaga nie zgłosiła się do nas ze swoim premierowym zgłaszała klipem, się, nie było dla niej żeby czasu. Wystąpić na scenie, ale ewidentnie, ewidentnie. Zresztą u nas za to, wiesz, u nas Natalia Nykiel za to wystąpi. Słuchaj, ona pierwszy raz zagra na żywo swój numer. U nas w Pytaniu na śniadanie. Ja już czekam na tę premierę, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że państwo również, ale wierzę też, że czekają państwo na rozmowę z Kylie Minogue. Mateusz Jarecki poleciał specjalnie do Paryża, by spotkać się z artystką i tam sporo szczegółów z niej wyciągnął. Kylie w tej chwili rusza w trasę. Macie plany na 18 czerwca? Jeśli nie, to jeszcze, ja już wam organizuję. Nie wpisaliśmy niczego do kalendarza. To ja już w takim razie wam ten dzień organizuję. Kylie wystąpi w Łodzi ze swoją nową, w ramach swojej nowej trasy koncertowej. Czy przy tym wszystkim ma takie... Tylko w Łodzi, w Polsce? W Polsce będzie tylko w Łodzi, ale oczywiście trasa jest bardzo międzynarodowa, także znajdą państwo tych muzycznych przystanków nieco więcej. Wydawałoby się, że artystka, która sprzedała 80 milionów płyt, od 5 dekad jest na tym muzycznym, artystycznym rynku, może sobie rościć naprawdę wysokie wszystkie pozycje, wymagania, mieć takie podejście do siebie. A jak jest w rzeczywistości? Zobaczmy. Nie budzę się z myślą, że jestem gwiazdą. Raczej czuję się jak 15-latka, która śpiewa piosenki Madonny w sypialni. Wciąż jestem tą samą Kylie, ale nie tą pisaną wielkimi literami, tylko zwykłą dziewczyną. Takich smaczków będzie oczywiście zdecydowanie więcej w wywiadzie Mateusza tuż po pytaniu na śniadanie. Mateusz zapytał też Kylie, czy ona w jakiś szczególny sposób dba o siebie, no bo przecież zachwyca wygląda cały świetnie. Czas formą. Ja bym powiedziała, że tak. A co powiedziała Kylie? Mogłabym pobić rekord świata, ale w obietnicach, które składam sama sobie, że będę w dobrej formie, zacznę coś ze sobą robić, będę fit. Choć dobre chęci też powinny się tu liczyć. Ale nie, nie trenuję, nie mam diety i przyznaję, że zdecydowanie mogłabym być zdrowsza i w lepszej kondycji. I ja to szanuję, ja to zdecydowanie szanuję ten dobre brak chęci. Zawsze może być lepiej, jak powiedziała Kylie Minogue, ale zawsze może być gorzej. Cieszmy się tym, jak jest. Dziękujemy, Dominiko. Wywiad Mateusza Jareckiego tuż po pytaniu na śniadanie.